otrzymaliśmy pomoc, węgiel, to po prostu kazali mu napisać oświadczenie. Czy jaką pomoc żeśmy otrzymali, czy paczki, czy cokolwiek, to oświadczenie ona wtedy podbije. A jak pójdzie po zasiłek, to na pewno później powie, że pan miał to, tamto, to, tamto i w ten sposób. No bo po co jej oświadczenie? Tu ja założyłem, ja miałem belkę, to założyłem. Belkę nośną, nie? Jest. Tu powinna być druga pod środek. Patrz pan. A oni czym, jak pan powiedział, o, łatamy od dachówki. Podpadli przy mnie, a wy, o, masz pan. Nikt mi złotówki nie dał. Opieka mi dała zapomogę na zasiłek celowy na życie. A z tego mi płacili, o, a to regipsy, a to cement, a to piasek, a to gwoździe, a to parę deski, o, wszystko. I ja miałem przyznane 400-450 zł, a z tego dostałem 30-40 zł końcówkę, takie co opłacili, co zostało. I z tego musiałem żyć. No, a konkubina, o, matka maszyny, ze mną się kłóciła na okrągło, że dziadek, chodzisz, lepisz, głaszczesz. I tak, ja mówię, no niech wlezą, niech wlezą, niech wlezą, siedzą. No ale co? Czekali, jak już widzieli, że już jest masa roboty zrobiona, że jest po prostu blisko końcówki. Dopiero przyjechali na podwórko, zobaczyli, co jak jedną belkę mi przywieźli, parę gwoździ i może świeć kubika desek. No. I to jeszcze później jemu odciągnęli. Jemu odciągnęli, bo do roboty do nich może, że mu odciągnęli. Proszę, to jest taka sytuacja. Zanim zachorowałam, zanim się dowiedziałam, że jestem chora, zanim dało mi to popalić, ja pracowałam na dwa etaty, chwilówki, kredyty, roznosiłam ulotki i w Kauflandzie, to jest Kaufland namysłów. Ja na dwie tury zasuwałam, żeby jakoś. I państwo myślą, że te pieniążki wystarczały i mąż pracował, to wystarczało na opłaty i na życie, żeby dzieci ubrać. Nasza rodzina by musiała mieć, żeby przeżyć, co najmniej 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. Tak skromnie. No co tu dużo mówić. To dobrze, że jeszcze w tamtym roku się gęsi trzymało, w tym roku kury, kaczki, te króliki się trzyma. No to już jest lżej, bo już się swoje zabije. I jest, już obiad jest, tylko ziemniaki się kupi, śmietanę, jakąś mizerię, ogródek, kawałek mamy, ogórki posiane, marchewka, pietruszka, no warzywa. No a tak, no ja nie wiem, a ja teraz poszłam w truskawki, ja poszłam w te truskawki. Ale ja to odczuwam. Leki przeciwbólowe biorę, to ibuprom, to na odmianę, to. Ketonal jeszcze miałam przeciwbólowy z oddziału. I ja wiem, że ja to odchoruję. Ja w truskawkach na kolanach chodzę. Najważniejsze to, na kolanach. To tyle dobrze jeszcze, że jak do końca, do jutra dotrwam, to pan premię da za zbieranie truskawek. Za nieopuszczanie dni. Ale też ryzykuję swoim zdrowiem. No niestety, taka jest prawda.